Tutaj dojeżdżamy do miejscowości jakiejś. Jest skomplikowana. Mont Richard się to nazywa, nad rzeką Cher. To jest chyba taka rzeka, ale nie mam pewności. O, C15 stara, ja pitole. Dobra, ale no, musimy się tutaj przyćłapać przez tą tą wioskę. No, no i tak jak powiedziałem, z uwagi na to, że w sobotę jest zakaz jazdy we Francji od godziny 7 rano do godziny 19, to jeżeli by były miejsca na tej stacji benzynowej tam w Le Mans, ja bym tam stanął i bym tam został do godziny 19. Do godziny 19 jutro. Zobacz, jakie fajne te domki są tutaj. Do 19 jutro. I w sobotę ruszyłbym sobie dalej. O 19 do zerowej można jechać śmiało. Także dzisiaj moglibyśmy się przejść jeszcze do tego muzeum, no ale to zobaczymy. Zobaczymy. Najpierw musi być tam miejsce. Tak, tutaj jest taka miejscowość nie za wielka. Znaczy wielka, ale nie za szeroka. Po 300 metrach kręć w prawo. No i załadunek mamy w poniedziałek. W poniedziałek o godzinie. Skręć w lewo. Patrzcie, jaki ten. Ja pierdzielę. Taki stary. Rynek mają. Ale nam się dzisiaj trafiła jazda francuskimi miejscowościami. Tak, to taki bazarek. Skręć w prawo. No i tutaj w prawicę. Ostrożnie, bo z przeciwka coś może nam tu wyskoczyć. Na końcu drogi skręć w lewo. O właśnie. Musi wycofać babeczka. Bo ja się tutaj inaczej nie złamię. Zobaczcie, co tutaj się narobiło. No tutaj są takie. O właśnie. Bo ja tam zahaczę po prostu o murek. Już nie widzę, bo mi tam uciekło. Okej, dobra. Tu puścimy teraz tego starszego pana. No i zobaczcie, tak to się tutaj prezentuje. To tak, dosłownie tak samo jak u nas. Okej. Wolniuteńko, wolniuteńko. Jedziemy, moi drodzy. No szkoda, że tu nie można stanąć. Ojejku, taki pchli targ. Zobaczcie. Warzywa, owoce. No, no. I wszystkie dachy, spójrzcie tutaj, w jednej kolorystyce są. W jednej kolorystyce. Stare miasteczko. No, nie tylko ja jestem taki mądrala. Tu przede mną też jedzie ciężarówka. Na końcu drogi, skręć w lewo. Pizzeria, ale to tylko informacyjnie, bo nie jemy od czasu do czasu, tak, ale już tak sobie nie folgujemy. Tu jaka elewacja. Greckie posągi. Fiu, fiu. Nie no, superancko, po prostu superancko, podoba mi się. No wiadomo, to Lillebonne to tak nie za bardzo, jeżeli chodzi o ten poniedziałek, bo... Ale może się uda, będziemy chyba przez Belgię wracać, wiecie? To też będzie nowy strzał. Dawno, dawno nie jechaliśmy przez Belgię. Ale fajnie. Jakie te kamienice, te domy piękne. O, i tam jak ładnie. Jeja. Szkoda, że nie można tutaj się zatrzymać. Zobaczcie, tam plaże mają nad rzeką. Skręć w lewo, D700. Kurde. Kedyler. Ale fajnie. Skręć w lewo. No ale co z tego, że fajnie, jak burówka nie może tutaj wziąć i ten. Co z tego? Kurza stopa. Ach, ja. Ale
Bardzo ciekawe miejsce poznałem. Nie spodziewałem się czegoś. Czegoś takiego. No coś niesamowitego, zobaczcie. Teraz tak, tutaj muszę sobie zrobić miejsce. Na ten most będziemy wjeżdżać w ogóle. O. Dobra. Wyjeżdżamy, jedziemy. Zobaczcie, jaką plażę mamy. Coś kapitalnego. Można? Można. A my sobie tutaj jedziemy wolniutko, wolniutko, wolniutko. Po 200 metrach skręć w prawo, D734. Tutaj koło tych słupków. Tego miejsca to tu nie ma za dużo tak naprawdę. I będziemy wjeżdżać na ten most. I na ten most trzeba się będzie galancie złamać, powiem wam, bo... o, tutaj widzicie, tam się przeciskają się te osobówki. Kurde, tutaj... Tu teoretycznie mógłbym nawet stanąć, no ale znowuż ucieknie mi trochę ten, no. To Le Mans. Skręć w prawo, D764. Nie, tutaj nie da się stanąć, bo to jest pas jednak, są namalowane te. Ale wiecie co, ja aż zobaczę, jaka to jest rzeka, ale chyba Cher. Coś tak mi się zdaje, bo tak gdzieś tam widziałem. Rzeka tutaj jest... Ta, Le Cher. To jest rzeka Le Cher. A my, kochani, o, pojechaliśmy tak, 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 tak. Tą podkową. Tu od góry. I teraz jedziemy tu. Także rzeka Le Cher. No jedź, jedź kolego, bo ja się tu muszę wyłamać. Muszę naddać trochę. Zobaczcie. O, właśnie. Dobrze, że ten się tutaj zatrzymał. Ok. Tutaj widzicie, jak niewiele brakuje. I sobie jedziemy, tu się miniemy z inną ciężarówką, wolniutko, wolniutko, żeby się nie tryknąć lusterkami. A tu mamy rzekę. Wolno. O, tu jak ładnie. Fiu, fiu. No, powiedzcie, czy nie jest pięknie. No, albo ten domek, jak ktoś tutaj ma. Po 300 metrach przejedź przez rondo i zjedź trzecim zjazdem. D976. No, podoba mi się. Następnie takie klimaty mi się naprawdę podobają. No i co? Daliśmy, ale tam ładnie jest. Tam, z tej strony jakby. Tam zamek jest. Zobaczcie w lusterku. Tam jest jakaś forteca. No i co z tego, Borowski? Co z tego, że tam jest forteca? Jak ty musisz jechać dalej? Ej. Przejedź przez rondo. No tak, ale chociaż wiemy, co tutaj jest, wiemy, jak to wszystko wygląda. 76, następnie skręć w prawo. Następnym razem, jak człowiek będzie jechał, to będzie mógł coś zaplanować, o ile pozwoli mu czas. No to jest właśnie niestety takie coś. Tam tak, boisko do piłki nożnej. Tutaj też boisko do piłki nożnej, ale my jedziemy tu. Na tour. Na A85. Moi drodzy. Także wsie francuskie są piękne. Tak jakby się czas zatrzymał. To nie są takie jak wsie polskie, gdzie są nowoczesne domy. Bo naprawdę jak jedziecie przez, pewno nie raz przez Polskę, to widzicie, jak to wszystko wygląda. Nowoczesne są te domy, które mają nawet 10 lat czy 20. To jest wszystko utrzymane w takim klimacie modernistycznym. A a tutaj nie. No bo co, Francja nie była zburzona, no to dlaczego ma mieć nowoczesne domy? Gdzie nie, gdzie też są, tak? O, tam na przykład, zobaczcie, nawet mają wieżowce tam daleko.
No to co, wyjechaliśmy. Teraz droga D976. Tak pojedziemy sobie tą drogą do autostrady. Ta wieś francuska jest... Mowę odejmuje, jak się patrzy na te zabudowania, na ich... O, tam zobaczcie. Jest jakiś fajny taki pałacyk, ale to w ogóle jest pałac, zamek jest jakiś, bo jest napisane chateau, coś tam, nad tą właśnie rzeką, która jest tam po prawej stronie. Jak się patrzy nawet na szyldy tych domów, czy tam gospodarstw, że tu jest winnica jakaś, degustacja, to wszystko wygląda jakby jak z lat 50. 60. Wiecie, ta czcionka, którą to jest wpisane, styl w ogóle takiego takiego szyldu. No super, to nie jest jakieś tam LEDowe podświetlenie, takie coś proste, jak teraz się robi, brzydkie. Nie, to ma klimacik. To jest śliczne. Okej, i tam będziemy jechać, skąd przyjeżdżają tamte samochody. No jestem bardzo ciekawy, czy będzie miejsce na Coleman, na tym parkingu. Miejscowość Tours, tędy ze mną już też jechaliście. Na pewno jechaliście tędy ze mną. Tylko tutaj przejeżdżamy, nigdzie się nie zatrzymujemy. Przelatujemy ją. I ścigamy do... O, proszę bardzo, taka ładna rzeka. A my ścigamy gdzie? Tu macie napisane. Le Mans, 99 km przed nami. A 101 pokazuje nawigacja, no bo tam na tą stację trzeba dojechać. Także jestem bardzo ciekawy właśnie, czy będzie miejsce, to raz, a dwa, to czy będzie muzeum otwarte. Jest napisane, że jest otwarte i to do 19, ale wiecie, jak to jest, informacja w internecie to informacja w internecie, a czasami życie to życie. Tam też widzę taką katedrę. I to taka spora jest. No tylko tutaj wszystkiego się nie da zobaczyć i zwiedzić naraz w jednym momencie. No to jeszcze trzeba by było poszukać miejsca, jakiejś parkowki, żeby stanąć. No to tak nie za bardzo jest. W mieście takim długim stanąć, jak takim zestawem, prawda? Gdzieś ewentualnie na jakiejś strefie przemysłowej, no ale to trzeba by było usiąść, grzebać w internecie, ewentualnie poradzić się kogoś, kto o widzicie, tu nawet jak tam wjechać, a tu jest już 6 ton i nie można tranzytem lecieć, nie? Także tu w prawo już bym nie skręcił. Ale trzeba się posiłkować, jest zwiedzanie w trasie, taka grupa na Facebooku na przykład, i można sobie tam coś popatrzeć. Także za 4 km zjeżdżamy i mamy właśnie miasteczko Le Mans. Trzymajcie kciuki, żeby nam się udało znaleźć miejsce na parkingu. No jeszcze troszeczkę, 10 km takimi drogami i będziemy na miejscu. No i tutaj znowuż cholera jasna jest, są zakazy do Le Mans. 7,5 tony dotyczy tranzytu, proszę bardzo, ale my wjeżdżamy tutaj na górę i się musimy dostać, także do samego miasta nie wjedziemy. Skręć w lewo na rondzie i zjedź trzecim zjazdem D323, kierunek Arnage. No ale
to są zakazy dotyczące, że można wjechać, jak się na przykład coś tam ładuje, rozładowuje. O, widzicie, tutaj nie mogę, 7,5 tony, ale my nie jedziemy tu, tylko jedziemy tu. Tutaj i później tam prosto zawinąć i z powrotem. Trzymaj się lewej strony. Dobra, i ja nie wiem, czy to jest, nie, po lewej stronie jest ten tor. Muzeum 24, widzicie? Lewa. I to jest chyba tutaj. O, tak, to jest tutaj. Proszę bardzo. I tutaj bym chciał przyjść dzisiaj. W to miejsce właśnie. Na tor chyba można wejść za darmo, ale płaci się za wejście do muzeum. Tylko żeby tu się doczłapać, tu jest lotnisko, to w ogóle nie wchodzi w grę, żebym ja tutaj drona wypuścił nad torem. Ale teraz tak, tu się doczłapać, to chyba jakieś 3 km będę miał, wiecie. Po 2 km to na pewno. D323, kierunek Arnaż. To na pewno. Bo teraz muszę zawinąć, minąć ten tor i dopiero dojechać tam, gdzie chcę dojechać. A nie, zaraz, tutaj jest, wiecie? Bo już mi się pokiczkało. Na pewno muszę zawinąć i teraz tak, stacja benzynowa jest po lewej stronie, która zaraz przy lotnisku, tam mamy tor i lotniska. Stacja benzynowa jest tutaj. No taki dzikus jest, tylko jak ja mam tam dojść, kurde, później? Zobaczcie, przecież po autostradzie nie będę szedł, prawda? Tu jest ta stacja benzynowa. Tam jest zamknięty parking. Ja pierdzielę. No nie, dowiem się, no muszę zawinać, no. Ja pitole. Po 800 metrach zjedź 9. Zamknięty jest ten klasyk taki, gdzie ja mógłbym stanąć. Następnie zobaczymy. Lewo. Może się gdzieś tam ustawię. Dobra, mamy teraz tą stację benzynową. Skręć w prawo. Tylko że tutaj, kurza, stopa naprawdę nie ma gdzie się zatrzymać, wiecie? No to jest porażka. Skręć w prawo, następnie zobaczcie. Skręć w lewo. No nie ma gdzie. Tutaj są gazy. No to już się nie zatrzymam. Tutaj też nie. Ja pitole. Zobaczcie, tam jest zategowany, widzicie? Chyba że tu wjadę i tutaj się ustawię wzdłużkę. Pójdę się zapytać na stację. Dobra, odstawiłem już słupek. Byłem się zapytać, ale powiedziałem, że na jedną noc. Popyta się, kiedy odjeżdżam. Ja mówię, dzisiaj i jutro, dzisiaj bym został, mówię, i jutro o godzinie 7 PM. Tu będzie ciężko mi się, zobaczcie. Tam praktycznie... O! Ja pitole. Praktycznie, no... Przyszczypałem na pewno oponę troszeczkę, ale dobra, to mogę wjechać. Jak dzisiaj, jutro wyjadę i nie będzie, nie będę stał jeszcze jednej nocy, to ok. Także odstawiłem sobie słupek. Tutaj wjedziemy, moi kochani. Zawinę sobie, ustawię się i będzie superancko. No. Wiecie co, ja sobie stanę tak, żebym miał, że tak powiem. O! Tutaj, z boku to jakieś kamery może mnie złapią, czy susik. Po 400 metrach, 3... Okej, także tak, mamy lotnisko, mamy stację i mamy naszą ciężarówkę.
Ja tu zablokuję to wejście. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało później. I przede wszystkim, którędy teraz ja mam, powiem wam, dojść, bo najlepiej było przejść na drugą stronę, ale nie ma takiej opcji. Tędy pewnie gdzieś trzeba będzie iść. Zaraz zobaczę na Google Maps. Dobra, wyszedłem troszeczkę, że tak powiem, na Nyguska, bo poprosiłem kierowcę, tego dostawczaka, żeby jak zatankuję, żeby mnie podrzucił. Czy podrzuci mnie tam, bo tu autostradą to jest rzut beretem, no. A ja bym musiał iść tam naokoło, przejść na drugą stronę, tam gdzieś iść jakimiś ulicami, żeby dojść po prostu do tego. A z powrotem to już sobie dam jakoś radę, nie? Chyba, że ktoś mnie podrzuci znowu. Ale nie, z powrotem już sobie jakoś dojdę. W każdym razie na tą chwilę na stopa się załapałem. Także kochani, jedziemy. Później zobaczę, jak się będzie wracało na tą chwilę. No zobaczcie, jak to jest bliziutko. To jest naprawdę blisko, bo tam widzimy już trybuny. Ale żeby tam dojść pieszo, no to jest, kurczę, mały kłopot. Jeszcze jutro zostanę, aczkolwiek dzisiaj sobie prześledzę, jak tam będzie wyglądała sytuacja z przejściem w ogóle do miasta, żeby iść do miasta. Bo jak będzie duży problem, no to wtedy, no to co? To wtedy będę kombinował, co zrobić, czy wieczorem wyjechać, czy z samego rana wyjechać i dojechać gdzieś do o, no i zobaczcie, już jesteśmy tutaj. Kurczę, ale super. Ekstra. Czy jesteśmy na miejscu. Ile to trwało? Na pewno nie tyle, co bym szedł tutaj ponad 3 km.